Wojciech Mann o majowych wyborach, przestanie migrek jak barany słuchać oszołomów. Wojciech Mann po rozstaniu z Radiową Trójką często udziela się w mediach społecznościowych i nie przebiera w słowach. Tym razem postanowił zaangażować się w akcję przeciw organizowaniu wyborów prezydenckich 10 maja. W sieci, i nie tylko, pojawia się coraz więcej inicjatyw apelujących o to, aby ze względu na zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa przesunąć datę pierwszej tury wyborów prezydenckich, która jest zaplanowana na 10 maja. Do akcji Stopę Wybory 2020 dołączył m.in. były dziennikarz Polskiego Radia. Wojciech Mann w wideo zamieszczonym na profilu akcji mówi: jestem normalnym człowiekiem, nie politykiem i dlatego uważam, że organizowanie wyborów prezydenckich w maju to efekt czyjegoś obłędu. Przestanie migrek wreszcie jak barany słuchać oszołomów. FCK dem ol, an. Perzyć ich wszystkich. To nie pierwszy raz, gdy Mann wypowiada się na tematy polityczne po odejściu z Trójki. Niecałe 3 tygodnie temu pisał na swoim Facebooku: w ramach badania opinii publicznej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym pytaniem, a następnie zaznaczenie wybranej odpowiedzi. Co powinien zrobić szef dużej partii politycznej w sporym kraju, aby, nie bacząc na stan epidemii i ludzi hospitalizowanych oraz objętych kwarantanną, utrzymać termin wyborów prezydenckich bez zmian, a, skorzystać z pomocy służb mundurowych i opornych doprowadzić do urn B, ogłosić zwycięstwo wybranego kandydata bez zawracania sobie głowy opinią obywateli C, wykupić sobie bilet w jedną stronę dokądkolwiek i uzyskać zgodę odpowiednich organów na wykorzystanie go. Wpis spotkał się ze skrajnymi reakcjami fanów dziennikarza. Tymczasem 6 kwietnia Sejm większością głosów strony rządowej przyjął ustawę w sprawie wyborów korespondencyjnych, by mogły odbyć się 10 maja. Ustawa trafiła do Senatu i choć wielu prawników i konstytucjonalistów przestrzega, że to nie będą wybory w rozumieniu prawa, nie zostanie zachowana m.in. gwarantowana przez prawo ich powszechność, tajność czy równość, a opozycja protestuje, na razie wszystko zmierza do realizacji scenariusza przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.